Boże Narodzenie to okres radosnej nowiny i dobrego nastroju. Czas spotkań z bliskimi, palenia świeczek i wymieniania się prezentami w celu świętowania narodzin Jezusa Chrystusa w żłobie w małej miejscowości Betlejem. Jakie były początki takich uroczystości? Uroczystości tak bogate w symbolikę, że powinny być oczywiste dla wszystkich, którzy obserwują to, co wielu nazywa najwspanialszym czasem roku. Czy tradycje bożonarodzeniowe są związane z narodzinami Chrystusa? Czym jest Duch Bożego Narodzenia? I czy ma on coś wspólnego z Duchem Chrystusa? Czy Jezus obchodziłby Boże Narodzenie? Co Bóg ma do powiedzenia na temat narodzin Jezusa? Jak to się dzieje, że tak mało wiemy o pochodzeniu święta, które wszyscy tak dobrze znamy? Czy te rytuały, pieśni, symbole i zachowania celebrujące Króla Królów i Pana Panów to coś znacznie bardziej złowieszczego? Co Bóg ma do powiedzenia na temat Bożego Narodzenia? W tym odcinku odkrywamy tylko niektóre korzenie i symbole stojące za najbardziej marketingowym świętem na świecie i kontynuujemy naszą historię od starożytnych początków do czasów ostatecznych, zła i tego, jak to wszystko się splata i co to może oznaczać dla przyszłości ludzkości. Układ słoneczny został zorganizowany przez siły działające do wewnątrz, wielkiego pierścienia sfery saturnicznej. A ponieważ początek wszystkich rzeczy był pod kontrolą Saturna, najbardziej rozsądnym wnioskiem jest to, że pierwsze formy kultu były poświęcone jemu i jego szczególnemu symbolowi, kamieniowi. Tak więc wewnętrzna natura Saturna jest synonimem tej duchowej skały, która jest trwałym fundamentem słonecznej świątyni i ma swoją antytypiczną lub niższą oktawę w tej ziemskiej skale, planecie Ziemia, która utrzymuje na swojej postrzępionej powierzchni zróżnicowane rodzaje przyziemnego życia. Pamiętaj, że Saturn jest szefem Elohim i że jest najstarszym z siedmiu planet lub bogów chaldejskich. To Saturn mówi, na początku niech będzie firmament pośród głębin, kiedy zaczyna się pierwszy dzień manifestacji lub remanifestacji. Saturnowa zasada krystalizacji dominująca w przestrzeni i firmamencie zostaje zamanifestowana. Saturn jest, powiedziałbym po moich badaniach przez lata,
ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób ta cytat, zła kopia, stała się naszą fałszywą rzeczywistością i nadal nią jest. Po pierwsze, Saturn był bardzo szeroko czczony w starożytnym świecie. Pytanie, dlaczego miałby tak być, skoro ledwo możemy go zobaczyć, nie wspominając o tym, co mogli zrobić starożytni. Cóż, istnieje historia o tym dlaczego, jak widzimy to dzisiaj, nie zawsze było tak, jak było naprawdę. I to w geologicznie bardzo niedawnych czasach. Dla tych, którzy obchodzą Boże Narodzenie, okres zimowy często przywołuje wspomnienia rodziny, przyjaciół, prezentów, jedzenia, muzyki. For those who celebrate Christmas, the winter season often evokes memories of family, friends, gifts, food, music, and for Christians. A dla chrześcijan, narodziny Chrystusa obchodzone w tym dniu.